to, kochani, witam was dzisiaj w ten piękny, słoneczny dzień wakacyjny. Jak wiecie, jesteście w Warszawie, dokładnie, jesteśmy w Warszawie. Mamy dzisiaj gościa w Angie World, w Angie Świecie. Przedstaw się nam, kochanie. Izabela Kisio-Skorupa, Art and Business, aktorka, fotel, wszystko, właściwie jestem wszystkim, można by powiedzieć, bo zajmuję się wieloma rzeczami. Po Bierowie poznałam ludzi, którzy powiedzieli, że mają taki produkt. Był to syfon do wody gazowanej, do 2-litrowej i do 1,5-litrowej i powiedzieli, że to nie idzie. Ja mówię, jak to nie idzie? To nie jest możliwe, że to nie idzie, bo to jest bardzo dobry produkt. I pokazałam im, że to jednak idzie. Stanęłam normalnie na promenadzie, sprzedawałam to i zrobiłam taki obrót, jaki oni nie zrobili przez 3 dni. Czyli tak. Pokazałam, że jednak idzie i uważam, że to jest bardzo dobry produkt i bardzo liczyłam na to, że w ten biznes wejdę. I ktoś na promenadzie zrobił mi zdjęcie, że stoję i sprzedaję jakieś butelki, a to nie były butelki, tylko syfony do wody gazowanej i umieścił to w internecie. Ci ludzie zobaczyli, że to zdjęcie jest w internecie i obawiali się, że im przejmę cały interes i się zwinęli. No to jest krzywda, to jest ból straszny. Po pierwsze, nigdy takich słów nie używałam, jak Pudelek w ogóle powiedział, jestem kulturalną osobą i nigdy w ogóle nawet takich terminów nie używam. Te rzeczy są nieautoryzowane, nikt mnie nie pytał o zdanie, nikt mnie nie zapraszał. Czy czuje się pani pokrzywdzona? Oczywiście, że tak. Przecież ja nawet tak nie wyglądam, jak tam piszą, jak tam mówią, jak zdjęcia robią. Ale kłamie również i moja córka, która nie zachowuje się odpowiednio wobec mnie, nie pomaga, nie współpracuje ze mną, mimo moich zleceń, z których i ona i ja miałybyśmy pieniądze. Przypuszczalnie jest w ogóle na utrzymaniu swojego chłopaka. Realne. Tak, oczywiście. A każda z nas dostała jakąś taką propozycję, tak? Tak, miałam, ale odchodziłam. A kiedy wywierano presję, to co robiłaś dalej? Odchodziłam. A kiedykolwiek przyjęłaś taką propozycję? czy przyjęłam? No nawet jeżeli spróbowałam, to odeszłam. Bo rodzina to nie jest układ towarzyski, to jest wspieranie się w trudnych sytuacjach i przede wszystkim w ogóle wspieranie się i współpraca najlepiej. Moja córka skończyła studia produkcji filmową i telewizyjną, a ja program robię. No, I wish. I wish? I wish me. Są to rzeczy ładne, robione z odpowiednich materiałów, rzetelnym wykończeniem i właściwymi kolorami. Gdyby to były podróby, to miałyby zupełnie inne wykończenie. Są rzeczy ładne, pasują i podobają mi się. To jest mój styl i nie dyktujcie mi warunków, bo mnie się to podoba. Jeżeli wam się nie podoba, to nie patrzcie po prostu. No, kochana Izabelo, trzeba uważać na procenty moim zdaniem, bo widzisz, jak to jest w Polsce. Jeszcze może jakiś mężczyzna chciał cię zbałmucić, widzisz, chwila nieuwagi. Ale procenty to jakie? O alkoholu mówisz? Nie, ja wypiłam 2 aperole, to na pewno nie procenty. No. Nie? Nie. A to ludzie, czy się uśmiechnę w prawo, czy w lewo, to zawsze krytykują, bo ludziom nigdy się nie dogodzi i najlepiej niech się zajmą sobą i swoimi rodzinami, a nie kimś, bo nie mają do tego żadnych podstaw. Oprócz tego skończyłam fizykoterapię, więc robię masaże, więc jestem kobietą w ogóle wszechstronną. Drugiej takiej chyba nie ma. Wkurwiłam się. Lubię moją chustkę taką czy inną, czy to jest Chanel, proszę bardzo, z metką France. Siedzimy tu, godzimy tu, zahaczyłeś pewnie o ślub. Ale masz chłopcze, gdy się tak uśmiecham. Wybacz proszę, lecz nie na to czekam. To wszystko, czego ci chcę. Pamiętaj o tym, bo lecisz chcę. Zajmujesz się wieloma rzeczami, to zrobimy biznesem również, biznesem, show biznesem, artem, no właściwie wszystkim, bo jeszcze skończyłam szkołę medyczną, więc też i medyczne sprawy.
No właściwie nie wiem, chyba nie ma rzeczy, której nie robię i nie umiem, bo nawet i kosmetyczne, i fryzjerskie, jakieś tam inne sprawy również. Kochanie, a chciałam się ciebie zapytać, planujesz jeszcze jakiegoś dziusia, czy już jest po dzieciach? Nie, żadnych dzieci. A to już nie można? Można czy nie można, jak hormon oczywiście, wszystko tak? Można, ale nie, ja żadnych... To bez kredytu nie ma rypania? Nie. Dlaczego? Nie. Odpiętrz się od nas, bo wiemy, co mamy robić. Do widzenia. Uspokój się. To jest życiowa rola. Wszyscy to mówią. To normalnie jak gdziekolwiek idę, spotykam młodzież, to wszyscy to pamiętają. Wszyscy na pamięć znają ten tekst. Wszyscy. Nie, ale tak ogólnie, bo kochają mnie w ogóle. Jestem do divo. No jestem dla gejów. Geje mnie uwielbiają. Faceci chyba też, dziewczyny mnie uwielbiają, młodzież mnie w ogóle bardzo lubi, że jestem taka młoda, młodzieńcza, mimo że mam tam swój wiek, że mam taki swój styl, no niekonwencjonalny można by było powiedzieć, zresztą zawsze taka byłam, tak też chowałam córkę, bardzo ciężko, bo w branży motoryzacyjnej jeździłam właściwie całą Europę. No właściwie to powinni też pomóc mnie. Bo ja nie jestem zwierzę, ale jestem w tej chwili w takiej sytuacji, że nie mam mieszkania, że już pora by było, żebym już miała to mieszkanie. Jesteśmy przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie w czasie trwania kwarantanny. Powiedz twoim zdaniem, czy rząd polski dba o osoby potrzebujące? Nie podoba mi się ten rząd. Miał być inaczej, miał być lepiej, miał być porządniej. I nie jesteśmy przygotowani w ogóle na tą sytuację. Nawet premier Morawiecki powiedział, że nie będą zamykali sklepów, galerii i w ogóle niczego. Owszem, niektóre rzeczy zostaną ograniczone, a tego nie zrobił. No, tego samego dnia dowiedzieliśmy się wieczorem, że wszystko jest zamknięte i ani restauracje, ani kawiarnie, ani kultura i sztuka, ani ośrodki sportowe. Byśmy przeznaczyli czas nawet w tej chwili na fitness, na zdrowie, na basen, na cokolwiek. Nie, wszystko jest zamknięte. Zobaczcie, przejdziemy się, teraz akurat idziemy Nowym Światem, czy gdziekolwiek, to wszystko jest zamknięte, nie ma nawet gdzie pójść do toalety. Są tylko toalety miejskie, które są płatne. I jak się wkurzę, to po prostu podam to do sądu i ktoś beknie za to, no. Śpiewasz troszkę? O, to zaśpiewaj nam coś. Dobrze, nic, teraz nie będę śpiewać. Nie będę śpiewać, bo no nie wiem, jest tyle materiałów, gdzie śpiewam, że nie jest to chyba potrzebne, nie będzie za dużo czasu i w ogóle. No, jestem podziębiona zresztą też trochę. Wstydzisz się? Nie. A jak twoje serce? Bardziej nękały mnie w życiu kobiety. Kobiety! Nie jednak byłam wykorzystywana przez facetów zawodowo. Typu... Kredyty, jakieś współpraca, praca za darmo. Albo jakaś tam inna praca, wykonywanie niektórych poleceń. Kochanie, a znasz Baśkę? A Baśka to kto? To dobrze, może nie znasz. Lampie. Nie wiem jaka. Gorąco ci się zrobiło? A Baśka, to wszyscy znają w Polsce. Ty nie znasz? Nie, ja nie wiem, która. To dobrze. To bardzo dobrze, że nie znasz. To znaczy dobrze, niedobrze? Kochani, ale myślałam, że znasz Baśkę, bo tak trochę tak wiesz, jak z tobą rozmawiam, to tak trochę mi zajeżdża Basią. No nie, chyba nie. Nie, to dobrze. I kochana... Nie, podobałam się facetom. W ogóle jako młoda dziewczyna byłam piękna. Byłam naprawdę jak Ornella Muti, bardzo ładna byłam. No zresztą i teraz nie jest źle. Zabieg zaproponowano chyba na złość Rafała Lee.
Żadnych pieniędzy absolutnie nie dostałam. A potrzebuję pieniędzy na różne rzeczy. Ja bym tylko powiedziała, żeby się wreszcie nawrócili. Znaczy, nie w sensie wiary, ale przyzwoitości. Przyzwoitości postępowania. Niech się w końcu nawrócą, niech w końcu zaczną postępować jak ludzie. A nie jak bydło. Na koronawirusa trzeba ten... Dobra, nie ma sprawy, tam czysta wódka na pewno nie zaszkodzi kieliszek. No, pieniędzy najbardziej potrzebuję. Kielicha warto wypić. Nie, nie uprawiam seksu. Warto mieć, warto korzystać, tak? Tak. Tak, tak, ja bym sobie też tego wajca kupiła. Fajne są, bardzo fajne. Można nim się bawić po domu, wiedziałaś o tym? Nie. No to ci mówię. Są takie funkcje, gdzie możesz sobie chodzić, się masować. A no tak, no pewnie tam było chyba i do ciała, i do twarzy ten i chyba... Izabella pożyczyła 5000 zł, nie wiem czy temu się poddała, ale pożyczyła 5000 zł ode mnie na lifting pochwy. Waginoplastykę. Pytaj, czy to prawda, jak Rafalala ponoć opublikowała u siebie na jednym z portali społecznościowych, iż rzekomo pożyczyła tobie 5 lub 6 tysięcy złotych. Już dokładnie nie pamiętam tej kwoty. Oj, to jest bzdura. Nie żadnych pieniędzy od Rafalali nie pożyczała. Ponoć zrobiłaś sobie zabieg chirurgiczny w pewnym intymnym miejscu. Czy to prawda i dlaczego? Słucham? Nie. Żadnego zabiegu nie robiłam i nawet nie mam w planie i nigdy bym na to nawet nie wpadła, nawet nie wiedziałam, że się takie zabiegi robi. Iza, za chwilę będziesz miała wykonywane zabiegi. Jesteś gotowa? Tak, jestem gotowa. Jestem gotowa i w ogóle się nie boję. Robię to dla kobiet w moim wieku, żeby poczuły się młodo, seksownie, atrakcyjnie i żeby po prostu nie obawiały się swojej kobiecości w pewnym wieku. Co wykonałaś jako pierwsze w tym zabiegu? Pierwsze co to zdezynfekowałyśmy miejsca intymne, nałożyłyśmy maść znieczulającą i czekamy aż partie wargi stromowe większe troszkę się znieczulą i zaraz przejdziemy zabieg. To znaczy mam córkę, dorosłą córkę i jest znaną aktorką w Polsce. Tak? Tak. No to cudownie. A jak się nazywa twoja córeczka? Zmieniła nazwisko czy...? Na razie jeszcze nie, Aleksandra Kisio. O, pięknie, pięknie. A to ja już wiem, która to. Widzieliśmy ją, śledzimy ją. Podziwiam. Piękna córeczka, piękna mama. Nie jestem w stanie utrzymać się sama, bo nie jestem sama na świecie. Nie jestem jakimś czubkiem, ani jakimś sopkiem. I muszę być wśród ludzi i chciałabym być wśród tego środowiska, które kocham. Robić to, co kocham, czyli kino, filmy, kultura, sztuka, muzyka, sport, to, co kocham. I chcę być wartościowym człowiekiem, a nie jakąś linczowaną, szkalowaną kobietą. Po co to robicie? Wkręcacie tą kobietę. To znaczy my robimy, czy... Znaczy kogo wkręcamy, bo nie wiem, nie rozumiem. A sama byś się chciała wkręcić, debilko? Tylko dlatego, że ciebie nie można wkręcić, to dlatego mi mówisz o wkręcaniu? Ja jestem osobą znaną i zasłużoną w ogóle dla młodzieży, dla ludzi. Także nie kombinuj tutaj. Co idź sądzisz? Lecz, albo idź tam do mamusi, się zgłoś, a nie tutaj zabieraj głos. Co już sądzisz? Ci od razu mówię. Pieniędzy najbardziej potrzebuję. No jakby ktoś chciał mi pomóc, czy na rzetelne, żeby prowadzić to rzetelne oko i robić jakieś właśnie akcje ważniejsze, o wyższych celach. Można do mnie napisać, ja podam numer konta. Można do mnie napisać też na maila, też podam numer konta. Dziennie kieliszek, jak rozumiem. Nie, nie raz dziennie. Nie raz dziennie, raz. Raz, może co kilka dni trzeba będzie, nie wiem, no bo jakieś tam życie towarzyskie trzeba będzie zachować. Jak nie będziemy mieli na, załóżmy, jakieś tam wydatki, no to trzeba będzie oszczędzać i koniec, no nawet u mojej ulubionej kawy z nutką brandy nie wypiję, bo nie będę miała za co kupić. Tymi koronawirusami, tych kłopotów, że im kiełbasa nie smakuje, czy
chleb. Boję się. Tylko była zawsze dobrze ubrana, wyjątkowo wyglądała nawet wśród koleżanek na jakiejkolwiek, czy studniówka, czy jakakolwiek inna uroczystość. Byłam wyjątkową matką, koraliki z sprzączki, jakieś tasiemki, wszystko to było właściwie na mojej głowie. I Powiedz i... A czego ci najbardziej brakuje w czasie kwarantanny? Kina mi brakuje. Nie, właśnie nawet nie kasy, bo o tym w ogóle nie myślę w tej chwili, bo ta kasa nie jest mi aż tak potrzebna. Jak kasyna. Kasyna, bardzo rzadko chodzę do kasyna, bo chodziłam, także nie. Nie, ja bardzo dawno nie byłam w kasynie. Jeżeli to nie, naprawdę, tego mi nie brakuje i to nie... I nie jest mi to potrzebne. Nie uprawiam seksu. Nie jest mi w tej chwili potrzebny, bo w seksie też się można zarazić, więc się boję. Nie mam żadnego takiego przyjaciela ani bliskiego. To są wszystko moi koledzy. Tymczasowi? Koledzy. Nie tymczasowi, nie. Bo nie zasłużono takie postępowanie. Jeździła na Berlinare, do Wenecji. Dzieci takich rzeczy od rodziców nie dostają i nigdy w życiu takich rzeczy, co niektóre nawet nie przeżyły, to co ona dostała od matki, także niech mnie w końcu szanuje, bo to jest obłęd, to jak ona postępuje razem z tym chłopakiem. No jak taka dziewczyna może nie mieć na mieszkanie? No jak może nie mieć? Wyglądam jak Marilyn Monroe, jestem tak samo uzdolniona, bo i śpiewam, i tańczę, i piszę, i gram, i jestem naprawdę piękną kobietą, i ładną, i zgrabną, i dobrą, i mądrą, i ja nie mam pieniędzy na mieszkanie. To jest kurwa nienormalne. Ja powinnam miliony zarabiać. Nie czuję się podobno. No ale co ja mam do ja nie mam o tym mieć nic wspólnego, no. Dlaczego oni się do mnie czepiają, jak ja nie chcę mieć z nimi do czynienia? Nie rozumiem, jeżeli ktoś mówi, że nie chce mieć do czynienia z tym, to niech się ten coś odpierdoli. Głucha jesteś, kurwa, ślepa. Odpierdol się. I nie zaczepiaj! Prawda. Skąd ty robisz? Mieliśmy po prostu dużo wcześniej. Jakbyśmy wcześniej parę lat, tak? Proszę sobie zobaczyć. No to jest tylko dzisiaj. O, jak się podoba, Izo? Troszeczkę inne. No inne, wiadomo. Inne? Dobrze, robimy drugą stronę. To jeszcze zobaczymy. Na pewno muszę znaleźć tego odpowiedniego partnera. Inne? No, troszeczkę tak. Troszeczkę tak, wystarczy. Nie, no ja w ogóle mam niedużą łódkę i chyba nie miałam nigdy problemów jakichś takich z tymi sprawami. Ale no mówię, uważam, że czekam na odpowiedniego partnera. Jeszcze jak promowałam olej, jak ją woziłam na festiwale. Dzisiaj o tym mi zresztą przypomnieli, jaką mam wdzięczność za tą moją pracę i w ogóle. I za moje poświęcenie i w ogóle za to, co zrobiłam. Utalentowane, ja jeszcze jestem muzycznie utalentowana, bo śpiewałam w zespole, śpiewałam w chórze 8 lat. Także jestem utalentowana. Wczoraj byłam na karaoke i wszyscy byli zdziwieni, że ja tak śpiewam. I za ty powinnaś śpiewać, ty w ogóle świetnie śpiewasz. Masz bardzo dobry głos i tonację i barwę i śpiewam kilkoma oktawami, także no... Ja nie mam się nawet kiedy wykazać, a jestem uzdolniona właściwie, jestem osobowością i uzdolnioną we wszelkich kierunkach. I artystycznym, i biznesowym, i sportowym. I politycznym też, bo i dyplomacją mogłabym się zająć właściwie. Porazi na mięśnie szkieletowe. Nie. Proszę się nie bać. Także jego zabiegu, który miałaś przed chwilą wykonywany, czyli... Tak, absolutnie tak, jestem zadowolona. Czyli czujesz się szczęśliwa, jednym słowem? Tak, czuję się szczęśliwa. No nie robiliśmy warg mniejszych, ale wargi sromowe, no to jest zabieg kosmetyczny właściwie, więc warto zrobić na pewno. Po chuj się pcha, no po co on w ogóle się pcha, ten człowiek, i po co on chce zaistnieć? No nie będzie istniał dzięki mnie. Bo w ogóle nie ma co porównać. Jestem matką, która wychowała dziecko, to jest raz. We wszystkich możliwych szkołach, łącznie z filmową. Pracowałam w służbie zdrowia, pracowałam w biznesie, pracuję w arcie, pracuję w show biznesie,
Mam zdolności polityczne, pochodzę z zupełnie innej rodziny, jestem jakimś najduchem. Kurwa, już po prostu nie mogę słuchać tego, co było tutaj. Co chwilę teraz, pani Izo, wie pani, co pana Falala powiedziała, że pani prostytucją się w Niemczech zajmowała. No ja nie wiem, chyba ona. Chyba on. Przyszłam, byłam zaproszona przez Anię Sarosik i przez jej koleżankę. Spotkałyśmy się w loży na otwarciu klubu. I byłam zaproszona jeszcze przez kogoś tam, kogoś z mediów, z ważnych osób, że są te kamery, żebym przyszła. Z chęcią po prostu, zresztą w ogóle lubię chodzić na takie rzeczy, ze względu na to, że to są ludzie właśnie kultury, sztuki, kina, muzyki, sportu. Bo to wszystko kocham, to wszystko lubię, jestem osobowością. Wychowałam córkę, wykształciłam, woziłam po baletach, szkołach, językach, więc nie jestem osobą przypadkową, mam doświadczenie w tym. Jestem menadżerem, jestem bizneswoman, wiele lat się zajmowałam biznesem, czy to był motoryzacyjny, czy to był jakiś inny. Więc mam do tego predyspozycję, mam wykształcenie, mam praktykę, więc nie życzę sobie takiego traktowania, bo nie można komuś zabronić robić to, co umie, co chce, co lubi i na czym się po prostu zna. Nie było żadnej bójki, ja przyszłam, po prostu weszłam z dziewczynami i ochroniarz po prostu. Niech pani sprawdzi w liście gości. I oni rzeczywiście sprawdzili i on po prostu wziął mnie za rękaw i bezczelnie wziął mnie za rękaw i chciał mnie wyprowadzić. Ja mówię, proszę ode mnie odejść, proszę mnie nie dotykać. I wyszłam i poczekałam na organizatora. Organizator się nie pojawił, bo tam było to, czy tamto, czy ktoś tam prowadził. Poczekałam pół godziny i wyszłam stamtąd. W ogóle nie byłam na tych telekamerach, gdzie uważam, że to jest coś dla mnie, dlatego że lubię to. Oglądam telewizję, oglądam media, jestem na bieżąco we wszystkich programach. No może nie oglądam wszystkich seriali, bo to nie jest mi potrzebne, ani nie mam na to czasu. No nie mam co ukrywać. Mówimy w tym przypadku o metamorfozie waginy. Powiedz, czy poczułaś się bardziej kobiecą po wykonaniu danego zabiegu, czy powtórzyłabyś jeszcze dany zabieg? To znaczy, czy ja się poczułam bardziej kobiecą? Ja właściwie nie planowałam w ogóle tego zabiegu. Ten zabieg został mi zaproponowany przy okazji poroba Izo. Mezoterapii. Pewnie warto zrobić i jeżeli bym musiała, jeżeli bym potrzebowała. No Boże mój, chyba ja jedna chyba tam nie weszłam. No to nie jest normalne. Najlepsza herbata Bliskiego Wschodu to ISIS. Spróbowałam, musicie to spróbować. Naprawdę bomba. Ola, kiedy ja byłam menadżerem, grała główne role. Ona grała główne role. Ona grała główne role w reklamach, główne role w serialach. Główne role grała. Ja w Chłopaki nie płaczą, w Edim, w te wszystkie. Przypomnijcie sobie, te wszystkie pierwsze filmy Oli, to Ola grała główne role. To były role, które też ja jej załatwiałam i w ogóle ja ją tutaj przyprowadziłam. Przywiozłam, wysponsorowałam. Na pewno są w stanie wyszkolić człowieka, jeżeli ma do tego predyspozycję. Nawet jak ich nie ma, to coś tam zatańczy. Nina jest wspaniałą kobietą, jest w ogóle niezwykła. To jest człowiek ponadczasowy, barwny, przepiękny. Znamy się już wiele lat, znam również jej męża. Czasami spotykamy się w kasynie. Chciałam zauważyć, że czasami na jakichś tam imprezach, jak chodzimy, bardzo mi się podobają jej kreacje, dlatego że jest kolorowa, barwna. Poza tym jest kobietą niezwykle piękną, zawsze pięknie wymalowaną i barwną. I to jest tak miły człowiek. Znamy się już naprawdę bardzo wiele lat i bardzo ją respektuję. Nie kradnij, nie zamydlaj i nie wykorzystuj czyjejś pracy. I nie łgaj, bo ja jestem z senatorskiej rodziny, z Nowego Targu. Moja rodzina, senatorami, Tadeusz Skorupa. Także nie strasz mnie tutaj, że ty tam w jakimś Nowym Targu jestem jakimś sądem czy prokuratorem, bo ja cię mogę postraszyć. Jesteś nikim, dziewczyno, jesteś tylko projektantką, a ja jestem jeszcze do tego osobą publiczną,
autorytetem, osobą rządową i nie życzę sobie takich rzeczy. I nie zastraszaj mnie, bo ja się ciebie wcale nie boję.